Witam serdecznie z częstochowskiego studia Częstochowa Infowideo, telewizja sieciowa, zlokalizowanego przy ulicy Siedmiu Kamienic 7. I zaczynamy tym programem, zaczynamy serię programów pod tytułem Młodzi mają głos. Nasz dzisiejszy program kierujemy przede wszystkim, jak mówiłam, do młodych. Ale również fajnie będzie, jeżeli obejrzą to osoby starsze, a może i decyzyjne w jakimś stopniu, aby uświadomić sobie, czym żyje młodzież, jak można realizować swoje marzenia w Częstochowie, jaką szkołę tutaj wybrać, czy jaki kierunek studiów, gdzie można się realizować oprócz tych swoich zacięć edukacyjnych, gdzie jeszcze można popracować, jak można swoje życie wypełnić treścią. W związku z tym, o czym powiedziałam o tych szkołach, zrealizowaliśmy wczoraj, przedwczoraj, trzyodcinkowy, mogę powiedzieć, serial na temat szkoły specjalnej w Częstochowie, mianowicie specjalna szkoła, bo obchodząca w tej chwili 75-lecie swojego istnienia. Właściwie to już troszeczkę więcej niż 75, ale z powodu koronawirusa, no niestety te obchody, które mogłyby być i będą znaczne, huczne i bardzo piękne. No musi się to wszystko przesunąć po to, żeby ludzie, którzy będą w tym uczestniczyć, było jak najwięcej tych, którzy mają coś wspólnego właśnie ze szkołą. Zespół szkół na Prusa. Jak się nazywały te po drodze przez te 75 lat szkoły, które wchodziły w skład tego zespołu? O tym powie w pierwszym odcinku pan dyrektor Rataj, dlatego zapraszam do oglądania tego trzyodcinkowego serialu, ponieważ tam będzie i dyrekcja, i młodzież, i nauczyciele, którzy mają coś do powiedzenia, przedstawiające osiągnięcia. I kontynuując ten temat, żeby nie być gołosłownym, zaprosiliśmy dzisiaj do studio Infowideo Częstochowa osobę specjalną, młodego człowieka, który wywodzi się z tej szkoły, jest aktualnie studentem Politechniki Częstochowskiej Wydziału Elektrycznego, a jednocześnie wychowankiem zespołu szkół na Prusa. Jest to pan Adam Bednarek. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Tu obok siedzący i będzie przedstawiał różne aspekty, na które młody człowiek zwraca uwagę, studiując czy na uczelni, czy też będąc w szkole. Powie nam parę słów, a ponieważ znam jego osiągnięcia, kto śledzi w ogóle młodych ludzi osiągnięcia, czy na YouTubie, czy na Facebooku, czy w jakichś innych mediach społecznościowych, to się może zorientować, co ci ludzie sobą reprezentują. My uważamy, że pan Adam Bednarek, wychowanek szkoły na Prusa, jest tym, który ma coś do powiedzenia. I może ja państwu przedstawię to z kartki, przepraszam, ale tego jest tyle, gdzie pan Adam Bednarek uczestniczył. Mianowicie, członek zarządu Stowarzyszenia Młodzi Demokraci Śląsk, przewodniczący Młodych Demokratów w Częstochowie, przewodniczący zespołu do spraw przedsiębiorczości w Młodych Demokratach. Piastował także stanowiska przewodniczącego zarządu w studenckim Forum Business Center Club w Częstochowie i przewodniczącego Komisji do Spraw Edukacji i Samorządów Uczniowskich w Młodzieżowej Radzie Miasta Częstochowy. Mało? Nie mało. No to w takim razie oddaję głos panu Adamowi. Proszę na ten temat coś powiedzieć. To znaczy na temat, jaki wpływ miał wybór szkoły na pana, kto właściwie wpłynął na to? No to jest dobre pytanie, bo nie była to w pełni samodzielna decyzja. To znaczy po gimnazjum to był taki okres, gdzie troszeczkę byłem na rozdrożu. To znaczy każdy z nas w swoim życiu miewa zakręty. Ja potrzebowałem czegoś takiego, co pokaże mi, jak wyjść z nich na prostą. Po zakończeniu gimnazjum w ogóle to jest też taki okres, gdzie trzeba już się zdecydować, co mniej więcej chce się w życiu robić. Czy chce się realizować swoją pasję, czy bardziej pójść taką drogą rozsądkową, kształcić się w jakimś zawodzie? Ja wybrałem tę drugą opcję. Troszeczkę było mi łatwiej ze względu na to, że tata wykonuje ten zawód, w jakim ja się kształciłem w technikum. Dlatego wybrałem technikum numer 11 w Zespole Szkół im. Bolesława Prusa. No inna sprawa, że była ta szkoła bardzo blisko mojego mieszkania, także to też był duży atut, ale przede wszystkim renoma i to doświadczenie techniczne, nie tylko nauczycieli, ale w ogóle wyposażenie,
jakość samej szkoły. No to mega przyciągało i najlepsze lata mojego życia. No kiedyś mówili o tym Politechnika Rakowska, za moich starych czasów, kiedy tam pracowała. Ponieważ, to może wrócić. Ponieważ nauczycielami zawodu, czy w ogóle profesorami, którzy kształtują, byli w największym procencie pracownicy Politechniki Częstochowskiej, szczególnie Wydziału Elektrycznego, tak mimochodem. Proszę. Może mnie to też czeka, to zobaczymy. Bardzo jeszcze możliwe. Aczkolwiek nie, to muszę powiedzieć, że bardzo się cieszę, że wybrałem akurat to technikum. Nie, że jakieś inne, ale że to technikum, ten kierunek, tę klasę, bo mówiłem to, mówię i będę mówił. Najpiękniejsze lata mojego życia spędziłem w Prusie. I to nie tylko tak, że fantastycznie mi się wtedy nauka układała. To znaczy był ten niesamowity flow na coraz większą dawkę wiedzy, za tym szły oceny, świadectwa, uśmiech babci, jak to zawsze, jeżeli pasek się zdobędzie. Raz tylko mi się nie udało w drugiej klasie, ale zawsze tak to był pasek. Jedyne co, to lepszą była ode mnie Ola, którą serdecznie pozdrawiam. I tak to się naprawdę udało osiągnąć w Prusie wszystko. To pewnie i tak zaraz też do tego przejdziemy, ale jedna ważna lekcja, no bo też widzowie muszą wyciągnąć coś z naszego programu. Ważne jest, żeby dobrze wybrać tę szkołę średnią. To znaczy, no i właśnie, będziecie mieli... pytanie, przepraszam, że chodzę. Miałam następne pytanie do pana. Co powinni wziąć pod uwagę młodzi ludzie, którzy wybierają średnią szkołę? Będą mieli dokładnie taki sam dylemat przy wyborze studiów. To znaczy, albo chcę zaryzykować i realizować swoją pasję. No wiadomo, jakie się ma pasje, czy w wieku 16 lat, czy w wieku 19, czy 20, kiedy się już też szkołę średnią kończy, czyli pewnie aktorstwo, coś związanego z artyzmem, dziennikarstwo, etc. To jest bardzo trudne do zrealizowania w dzisiejszych czasach, szczególnie, że XXI wiek to jest wiek ludzi elastycznych. W związku z tym, ponieważ i moi rodzice, i ja, i moja rodzina zdawała sobie z tego sprawę, woleliśmy zainwestować jednak w te umiejętności zawodowe, wybrać coś, co pozwoli mi po technikum już bezpiecznie szukać jakiegoś miejsca na rynku pracy. W związku z tym dlatego wybrałem technikum, potem wybrałem politechnikę i tak się tu znalazłem. Super. No więc właśnie bardzo mi miło to słyszeć, ponieważ ja akurat też studiowałam Wydział Elektryczny na Politechnice Częstochowskiej, a ze szkołą związana byłam ponad 30-letnią pracą w zespole szkół. Także miódka piek moje serca. Jeszcze pewnie podstawówka w siódemce. Tak jest, no też siódemka, no też siódemka, to tam wszystko. Tam w klubie. No sami swoi. Powiem tak, że owszem, fajnie szkoła, ale czym specyficznym takim ujęła cię szkoła na Prusa? Co atmosfera, takiego? Atmosfera, relacje przede wszystkim. Czy kiedykolwiek myślałeś na przykład o zmianie? Bo ja zawsze mówiłam moim uczniom, że jeżeli się wybierze coś, a potem się okaże, że ten kierunek to jakoś tak nie bardzo, to trzeba mieć odwagę, żeby powiedzieć, dobra, fajnie było, ale nie, ja muszę szukać. Czy był taki moment, że były takie zawahania, że może jednak... Ale z tego to Nie, bo znaczy mój wybór był naprawdę pewny. To znaczy też troszeczkę to jest tak, że to wynika z mojego charakteru. Jak już coś biorę, to all in. Nie zamierzam zmieniać decyzji. Wada i zaleta ja jednocześnie. Powiem. Troszeczkę tak. Ale nie było czegoś takiego, bo tak jak już wspomniałem, atmosfera. To jest to, co mega zachęcało do tego, żeby codziennie wstawać i iść do szkoły. Dobrze przyznaję się, nauczyciele to potwierdzą, spóźniałem się na pierwsze lekcje. No tak, już mam, że cokolwiek naprawdę chce się nie spóźniać, ja i tak się spóźniam. No ale to wynika też troszeczkę ze szczerości. Nie można mieć samych wad, musi być jakaś zaleta. Zdecydowanie. Atmosfera, ale przede wszystkim nie tylko między uczniami w klasie, bo mieliśmy super paczkę, przyjaźnimy się z niektórymi do dzisiaj, tylko też to, co mi zaimponowało, relacje nauczyciel-uczeń. To znaczy, to jest zdecydowanie... Brak tam takiego cały czas oficjalnego trybu. Wiemy, kiedy można przejść, no nie z nauczycielem na ty bezpośrednio, ale kiedy można bliżej porozmawiać, kiedy można zachować powagę. Zawsze możemy podejść, douczyć się czegoś, poprosić o dodatkowe lekcje. Tak też w naszym przypadku było, no bo też chcieliśmy się chociażby do egzaminów zawodowych dobrze przygotować. No to też wiedzieliśmy, że nasz nauczyciel wyciągnie tę rękę do pomocy. I to było super. To naprawdę było super i
Tylko plus. No. Nie, tylko plus, koniec, no to kropka. Powiem, koniec, kropka. Że miód kapie w moje serce, no trudno. No, a tutaj... jeszcze trochę tego miodu będzie. Oj, oj. Dlaczego Politechnika? No to już samo wyszło i dlaczego Wydział Elektryczny też. Ale mnie zainteresował ten wątek działalności w Studenckim Forum Business Club Center. Na czym to polegało i co tam się działo? Już tłumaczę. To też się zaczęło w Prusie wszystko. Bo przychodzi trzecia klasa, no to mówią: Adam, weź iść do tej Młodzieżowej Rady Miasta. Mhm. No to co miałem zrobić? To trzeba było pójść do tej Młodzieżowej Rady Miasta. I wtedy moje życie, 18 lat miałem, podzieliło się na dwa etapy. To znaczy jedno takie typowo zawodowe. No bo jednak nauka, studia, praca to jest de facto jedno. Czyli było to i ta druga część, czyli działalność taka charytatywna, pozarządowa, dodatkowa. No to też to miało związek z MRM-em i po zakończeniu technikum to się skończyło. Pojawiła się przez pierwszy miesiąc bycia na studiach taka pustka. Trzeba było się w tym wszystkim znaleźć, no i wtedy SF, czyli Studenckie Forum Business Center, przyszło z pomocą. Dwa lata takiej działalności, promowania tej przedsiębiorczości u podstaw, to jest... To znaczy coś bliżej. Tak, ale zawsze ta przedsiębiorczość była gdzieś w moim sercu, jest do dzisiaj, tak? Czy też w Młodych Demokratach. Bo też ze względu na charakter, jakim się charakteryzuje, trochę nieładnie językowo, moja rodzina, też zawód, jaki wykonuje przede wszystkim tata, to mobilizuje do tego, żeby jednak mieć wokół siebie ludzi, nie tylko, którzy są przedsiębiorczy, coś tworzą, chcą ryzykować, ale także, żeby w miarę możliwości brać ich w opiekę. No, w pewnym sensie widzę się w takiej roli w przyszłości. Super. Dobrze, a jeszcze, bo tak, bo wcześniej tam mówiłam, że byłeś w Młodzieżowej Radzie Miasta, w Komisji Edukacji i Samorządów Uczniowskich. Tak. Czy masz jakieś osiągnięcia? Co zrobiłeś, a czego się nie udało zrobić i dlaczego? Jako pierwsi w Częstochowie za mojej kadencji udało nam się stworzyć taką konferencję samorządów uczniowskich, czyli taką platformę, takie forum, gdzie zebraliśmy wszystkie w miarę możliwości, no większość samorządów z częstochowskich szkół średnich i troszeczkę z ponadpodstawowych. No i tam zebraliśmy tę wiedzę taką ludzką, która pozwalała nam podejmować w Radzie Młodzieżowej, Radzie Miasta pewne decyzje. No to jest coś takiego jak konsultacje społeczne na poziomie chociażby rządu, tak? No, rząd, żeby omówić jakąś ustawę, no to uruchamia konsultacje społeczne po to, żeby społeczeństwo się wypowiedziało, co. No. Albo i nie, no tak, no ale my wyszliśmy z tego przekonania, że warto rozmawiać z ludźmi, z wyborcami, w tym przypadku po prostu z uczniami, z naszymi koleżankami, kolegami. No to typowo dla mojej komisji, którym udało mi się przewodniczyć i przede wszystkim z ludźmi, z którymi byłem, bo zawsze tak jest, że ktoś może być przewodniczącym, może być szefem, ale nic nie osiągnie bez swoich współpracowników. No właśnie dlatego pytam, co osiągnęliście, co przeforsowaliście? Co tak, to na pewno te konferencje się udało. Udało nam się jako całej Młodzieżowej Radzie Miasta słynną imprezę SAME, czyli zorganizować. Jeżeli dobrze pamiętam, chyba trzy edycje udało nam się zrobić, potem przyszedł koronawirus, no i niestety to zmiotło. Ale na pewno przez następne pokolenia MRM będzie to realizowane. A czego się nie udało zrobić? Co mieliście w planach, a nie wyszło? I dlaczego? I kto wam przeszkodził? No znaczy, na pewno na jakieś takie inicjatywy bardziej związane z takimi tematami ekologicznymi, kolejnymi konferencjami. No przede wszystkim czas, bo pamiętam, że chyba u mnie był ten problem, że jak już przychodziłem na studia, to jeszcze trwała moja kadencja. No i zgodnie z prawem ja musiałem po prostu złożyć mandat i siłą rzeczy to się troszeczkę rozpadło. Znaczy, musimy pamiętać jedno, to jest tak, że Młodzieżowa Rada Miasta ma pewne drobne pole działania i wydaje mi się, że to pole wykorzystaliśmy tak, jak mogliśmy. A na co ma wpływ Rada? Co Młodzieżowa Rada Miasta? Statutowo to ma ona nawet obowiązek opiniowanie na temat pewnych decyzji Rady Miasta, organów władzy w mieście, takich jak prezydenta, ale też organizowanie różnych eventów, inicjatyw, chociażby takich inicjatyw jak ta konferencja, wspieranie organizacji młodzieżowych, jeżeli to się uda. Znaczy, to też jest
taki troszeczkę fajny przedsionek do tego, żeby wiedzieć, co robić później w stowarzyszeniach. Tak jak na przykład tej Fundacji Biznes, Studenckiej Forum Business Center Club. Człowiek się uczy, czym jest nie tylko samorządność, ale czym jest ten trzeci sektor. Otóż, czyli fundacje, stowarzyszenia, coś, co pozwoli troszeczkę łatwiej się poruszać na tym świecie XXI wieku. Bardzo fajnie. Teraz to już mniej więcej wiemy i ewentualnie można powiedzieć, że zachęcamy młodzież do tego, żeby zdecydowanie brała udział, tak. Żeby brała w swoje ręce, zdecydowanie w swoje życie. Tak. Zdecydowanie nie czekać, tak. Aż tata, mama albo pan prezydent miasta coś zdecydują, tylko ja mam na to wpływ, no bo to, prawda, mam wpływ i robię. W każdym razie mam jeszcze pytanie odnośnie, co robią młodzi demokraci? Czym się zajmują? Łatwiej by było zadać pytanie, czym się nie zajmujemy. Ogólnopolsko mamy bardzo szerokie pole działania, to znaczy działamy na bazie stowarzyszenia. To nie jest tak, że jesteśmy czysto jakąś młodzieżówką partyjną, chociaż formalnie można by byłoby się z tym kłócić, bo wygląda to tak formalnie, że nasze stowarzyszenie jest stowarzyszone umową stowarzyszeniową z Platformą Obywatelską z 2001 roku, więc nasze organizacje są powiązane. Natomiast też działamy w tym trzecim sektorze, mamy możliwość inicjowania własnych takich projektów, te zbiórki pod Stop TV, likwidację TVP Info, no to też przecież my to wykonywaliśmy. Mniej więcej takie same zadania jak w takich stowarzyszeniach czy fundacjach, no plus taki, że my możemy na przykład tworzyć programy, czy pomagać politykom już tych wyższych opcji, tworzyć jakieś programy wyborcze. No, mój zespół jest odpowiedzialny za tę sferę gospodarczą i mam nadzieję, że już w te wakacje się Państwu pokażemy. Super. Mam takie trochę dziwaczne pytanie. Proszę, to im lepiej, tym lepiej. Czy byłbyś gotów do zorganizowania debaty kilku młodych ludzi o zróżnicowanych poglądach? Jak najbardziej. To znaczy tak. Lewica, prawica, środek, czy wszystkie opcje, które występują na naszym terenie, po jednym przedstawicielu i podyskutować. Nie ma problemu. A tematy moglibyśmy sobie wybrać różne, chociaż jeden, który w sumie może nie wszystkich interesuje, ale mnie się wydaje, że jest bardzo istotny, ponieważ czyta się i media o tym informują, że młodzież odstępuje w tej chwili hurtowo od nauki religii w szkole. I teraz jest to problem, no bo jednym jest to potrzebne, jednym jest to wygodne, no bo rodzicom na przykład, bo nie muszą dzieciaków prowadzić do sal katechetycznych, tylko jak już idzie do szkoły, to już rączki umyte, niech się nie martwią. Ale z kolei ze strony tej drugiej, tej etycznej, no wygląda to trochę nie tak. Kiedyś była mowa o tym, że ma być religia albo etyka. Ponieważ jest więcej księży niż etyków, no to wiadomo, na czym się to kończy. Ta etyka to jest taka enigmatyczna bardzo. Dlatego temat mógłby być religia, etyka czy religioznawstwo. Mógłby być. To znaczy, to jest temat. Chodzi o to, żeby nie przekonywać kogoś, że ma być tak albo tak, tylko żeby wymienić swoje poglądy, żeby nawet ci młodzi i ci starsi słuchacze mieli wgląd w to, jakie są poglądy młodych ludzi na ten temat. Dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej. Okej, okay, to znaczy. Nie możemy segregować ani podsumowywać, że ty masz dobry pogląd, a ty masz zły, tylko niech każdy ma szansę się wypowiedzieć. Czy mógłbyś się czymś takim zająć? Pewnie, znaczy, nie byłoby problemu. Trzymam za słowo. Po wakacjach byśmy to bo chodzi o to, żeby mieć odbiorców, bo w tej chwili wakacje może być problem z odbiorcami, ze słuchaczami. Jak coś się ogólnopolsko zdarzy, to na pewno. Super, dobrze. To wtedy możemy lecieć nawet w wakacje. Trzymam za słowo i jeszcze przedostatnie pytanie. Już muszę to zrobić, bo w kamery to będę widziała. To trudno, zobowiązałem się, no to zrobię. Teraz tak, jak oceniasz rolę mediów w kwestii docierania do młodych ludzi ze swoją publicystyką społeczną, ogólnie mówiąc patriotyczną, naukową, o konstytucji, czy media spełniają swoją rolę, żeby przekazać ten bardziej społeczny, o którym mówiłeś, ten przekaz, żeby uświadamiać, jak to głupio to trochę brzmi, ale tę świadomość społeczną, żeby czy media spełniają tą rolę? Znaczy, to musimy wiedzieć, że są media prywatne i są media publiczne. Media publiczne mają ustawowy nakaz promowania pewnych idei bądź inicjatyw, które są realizowane publicznie, natomiast media prywatne, no to jest wolna ręka. No to trochę od nich zależy, jaką narrację chcą przyjąć, jakie materiały chcą pokazywać. Jeżeli chodzi o młodych odbiorców, no to
przede wszystkim XXI wiek nastawia się jednak na bardziej sferę medialną. To znaczy chociażby teraz, jak my się prezentujemy, no, tak? Mamy kanał na YouTube, jesteśmy na Facebooku, to nie jesteśmy gdzieś w takiej sieci, tylko telewizji stacjonarnej. Tak? Mhm. To znaczy troszeczkę to zaczyna odchodzić, bo z którymkolwiek pani by człowiekiem młodym nie rozmawiała, to powie pani, ja nie oglądam telewizji. Ale skądś przecież wie, co się dzieje na świecie, tak? No to albo mija się z prawdą, chociaż no, większość tych rzeczy jednak czerpiemy z internetu, tak? To znaczy pierwsza przeglądarka, jaką otwieramy, to nie będziemy tutaj robili, nie będziemy lokowali produktu, ale jakaś z tych sieci informacyjnych jest, stąd czerpiemy informacje. Więc jeżeli coś lokować, to tam. Okej, dobrze. Czyli tak, zbliżamy się już ku końcowi naszego programu. Mam nadzieję, że było zainteresowanie duże, bo tam osoba szczególna, a i tematy poruszane są też bardzo szczególne. Jeszcze raz przypomnę, że to jest temat związany z 3-odcinkowym serialem na temat 75-lecia technikum, tak mówię jeszcze, jak było dawniej kiedyś, Zespołu Szkół na Prusa. I na samo zakończenie, jutro będziemy, pierwszy odcinek pójdzie jutro o godzinie 19:00. Bardzo proszę oglądać, zobaczycie Państwo, jak się prezentuje szkoła w rzeczywistości, tak, o tym, o czym mówił Adam tutaj. A na koniec, już na koniec końca, własny przekaz dla młodzieży. Znaczy, najpierw chciałem zrobić taki przekaz, jak Cristiano Ronaldo zrobił, to znaczy powiedział, żeby nie pić coli i przesunął butelkę, to ja mówię, pijcie wodę, a najlepiej z takiego kubeczka, bo jest bardzo dobra. Super. Tak naprawdę. Jaki przekaz do młodzieży? No sam jestem jeszcze młody, mimo wszystko. Ale na początku mnie pani przedstawiła tak, że kurczę, zastanawiałem się, ile ja mam lat. Kiedy mi broda wyrosła. No właśnie ostatnio goliłem, także na szczęście jest dobrze. Jakiś przekaz. Każdy z nas w swoim życiu miewa zakręty. Ważne, żeby wyjść z nich na prostą i tego Wam życzę. Dziękujemy bardzo uprzejmie. To był Adam Bednarek, wychowanek Zespołu Szkół na Prusa i aktualnie student Politechniki Częstochowskiej Wydziału Elektrycznego najlepszego na świecie. Dziękuję. A w ogóle przypominam, skąd robimy transmisję. Częstochowa Infowideo. Studio telewizji sieciowej. Zapraszamy na wszystkie programy, które mamy, a szczególnie na te, gdzie młodzi mówią, gdzie jest przekaz od młodych. Młodzi mają głos. To wszystko tym razem.